poruszyła moja płyta escape'owo i pomyślałam, że zrobię jej unboxing. Także będzie to taki mini vlog z dzisiaj. Także zapraszam Was do oglądania. Muszę to jakoś rozpakować. Ogólnie to jest napisane, że to jest szkło. Także zrobię tak. Więc mam świąteczkę. I ogólnie możecie się domyślać, jaka to może być album, jaki to może być w ogóle kogo, czyli album i tak dalej. To jest w sumie mój właśnie pierwszy k-popowy album, także jestem mega podekscytowana, co tutaj znajdę. No, życie się spodziewałam, że kiedykolwiek zakupię taki k-popowy album, ponieważ k-pop nie jest takim moim ulubionym gatunkiem. Albo inaczej nie był. Teraz bardzo lubię K-pop, aczkolwiek nadal lubię The Vamps. To są, w sumie mam dwa ulubione zespoły, takie najbardziej, ale lubię słuchać różnych gatunków muzycznych, nie tylko popu i K-popu. Nie wiem, jak to stworzyć w ogóle. Bardzo dobrze to zapakowane. Muszę też powiedzieć, żeby to opakować. Więc przy okazji Wam powiem, jak to się stało, że jestem fanką K-popu, jak poznałam tą grupę. To jest bardzo ciekawa historia. Ja ich poznałam przez moje przyjaciółki, które ich bardzo lubiły. Okej. Okay. I na początku podchodziłam bardzo sceptycznie. Z różnych przyczyn swojego myślenia. Zapewne niezbyt pozytywnego. A potem właśnie się wciągnęłam przez samą siebie, słuchajcie, to jest zabawne, bo one mi pokazywały różne filmiki, jakieś śmieszne momenty, w ogóle nie zaczęło tego, co trzeba, było zacząć. Dobrze. Okej. Jakoś się otwierać na szybko nawet. I zaczęłam lubić ich właśnie przez samą siebie, bo w wakacje nie miałam już czego słuchać. Zawsze mam taki moment, że jest tyle utworów i ja nie wiem, czego mam słuchać. I sobie włączyłam ich piosenki do treningów. W sumie tak to się zaczęło, że nie miałam piosenek, do których fajnie się ćwiczę, bo ja potrzebuję takich bum bum i tak dalej, takich, wiecie, energetycznych, a takich nie było. Więc zaczęłam sobie puszczać właśnie ich. I tak się zaczęło, że zaczęłam ich bardzo lubić. Za ich energię szczególnie, naprawdę. Ja muszę mieć bardzo dużo energii i oni mi ją zawsze dają, więc się cieszę z tego, że ich poznałam. No, jeszcze żywam chyba. No, a ogólnie o kim mówię, to mówię o BTS. Także jak wiecie lub nie, czasami na swoim Instagramie puszczam piosenki i nawet na live też puściłam właśnie z tej płyty. Także moje wykupowane. Wszystko w czarne. Jest urocze. Cute. Fajnie, że tak dobrze to zapakowane jest. Przyda mi się, że będę tutaj wysyłała wieczory. Trudno uciąć. Właśnie, że tak. Komikalnie? Nie pamiętam, co się nazywa. W ogóle ja jestem gniusem od myślenia rzeczy, więc to na się pojść. Mam poszczepkę. Yes. W ogóle oni mają tutaj tylko samą ścianę. Widzicie to? Widzicie to? Znaczy oni mają chyba bardziej. No one, to może być bardziej niebieski. To są jakieś magnesy. Ja wiem, że go dam. Nie znam jej pokażę. Aha, super, otworzyłam tylko od tyłu. Uj, to jest duże. Moje pierwsze k-popowe album. Mój pierwszy k-popowy album. I słuchajcie, tutaj nam to napisał. Live goes on like ego in the forest, like a girl in the full sky. My pillow on my table, like goes on like this again. O, to jest jeszcze taki. Nice. Namjoon odpowiadał za napisy. Powiem, że ma ładniejsze pismo ode mnie. Chociaż ciężko rozczytać trochę, ale ma ładniejsze. Ma ładniejsze pismo. Bardzo się zgadza. Bo bardzo ładnie to wygląda. I ja nie wiedziałam, że Namjoon robił opakowanie i stwierdziłam, że chcę tą płytę. Także wiadomo, że się lubi.
No. Zazwyczaj lubię liderów, coś w tym jest. Faktycznie, bo w BTS lubię Bradley'a. Jak to wygląda? Ej, no nie, to w ogóle, to wiecie, to jest pany materiał? Czy ja zapłaciłam, bo się zapakowało? No dobra, muszę ogarnąć jak to otwiera, także... Wiadomo, będziemy tego otwierać. Kto to popsuje? Jak to? Liczyłam nam, że w takie opakowanie, które mogę popsuć. Trochę tak po prostu. Bo spodziewałam się innej paczki trochę. W sensie inaczej... Ja nie wiem czemu. Czy jest... To może... Aha, to są karty! A, wait. To nie jest magnes. Są karty sobie. A, tam, Jimin. Ogólnie to dzieci mi się nie podoba. Bijane. Cinnamon. Jest szuka. Druga. Hobby. Ogólnie dużo tu jest niebieskiego takiego. Din, din, din. B. I JK. I na pewno jest B. Fajne. Ale ja chcę dowiedzieć się nawet, jak to otworzyć. Z tego, co zauważyłam, tu jest jakiś magnes chyba. Albo i nie masz. No i tego. Ta-da! O, ten napis już mi się bardziej podoba. Ale ogólnie ja widzę, że to jest trochę koreańskie pismo, bo strasznie drobno pisze Namjoon. Strasznie drobno. Czy to są książki? O nie, moment, będziecie obejrzeć. Czy wy widzicie, jakie to jest grube? Masakra, jedna książka. Making of. Ojej, no, Weavers. O, to jest ładne. Ej, to jest ładne. Cute. I że karty bardziej mi się podobają. Tu też jest B. Cute. Szuka. Urocze. O, Jimin. Kobi. Nie, Boże. Co mi? JK. No, dżun. Zacznę go mnie. Rozwalił mnie go. Obi. Urocze. Kobi. Kobi to w ogóle by się pasował w mój pokój. Jin. Zawsze ładnie. Ej, to są jakieś zdjęcia, co robił chyba... Uuu, jaki to jest materiał w ogóle, ciekawe. Co to jest? Lustro rozbite. Będę teraz te jakieś. Jak to się nazywa? Rozkminę, o co chodzi. To są jakieś zdjęcia w ogóle. Ty, co to jest? Ej, na pewno będą z tego jakieś te. Będę to robił w JK. A, te zdjęcia możesz sobie kuszyć. Urocze. W ogóle to jest fajnie. Nieźle. No znowu są lustra. Ej, tu będą jakieś te. Jak nic, jak to się otwiera. Jezu. Co z ramka? Może to postawić, jak to już go powiedział. Taki tu jest pomysł. Rozumiem. Ładny. Podoba mi się.
słuchać i życzę wam miłego dnia i mam nadzieję, że wam się to spodobało, co wam pokazałam. Przepraszam, to takie trochę może chaotyczne, ale nigdy nie robiłam openingu, ale ogólnie bardzo się zdziwiłam pozytywnie tą płytą, w sensie pięknie to wszystko wygląda i naprawdę jest tego bardzo dużo i w ogóle ma bardzo fajny klimat, także no ja jestem nie bardzo dobrze na płytę, nawet jeśli przepłaciłam pieniądze, to bardzo, bardzo mi się podoba i płyta mi się bardzo podoba i naprawdę no, jest świetna. Także życzę wam miłego dnia i mam nadzieję, że wszyscy wspólnie zobaczymy się na koncercie BTS w przyszłości. Także trzymam kciuki za to, żeby tak się stało. I zapraszam was do oglądania moich innych filmików. Także